ciepło, bardzo serdecznie. Naszym gościem jest pan Michał Leszek. A spotkanie poprowadzi Artur Szuba. Pierwszy. No. Nie będę sam. Siada się, bo się. Cóż, wiele lat temu, bo w latach 80. na ich początku skrzyżowały się tutaj nasze drogi. Władka Szlachowiczka. Domek Kandelaczyka i moja. Za sprawą między innymi zespołu Republika i jego nieżyjącego już niestety lidera Grzegorza Ciechowskiego. No i tak się jakby dziurzgnęły przyjaźnie wieloletnie, bo do tej pory utrzymujemy kontakty, mimo że nam się drogi jakby życiowo i geograficznie mocno rozbiegły. Tomek jest w Szczecinie. Tak, Tomek jest w Szczecinie, jest księdzem. Władek prowadzi biznes swój, rodzi w Bydgoszczy, a ja tak krążę między Chorzem a Warszawą. Republika. Zespół nietuzinkowy, niecodzienny, bo i muzyka zaskakująca, zwłaszcza w ówczesnych czasach, kiedy ja sam znałem, no, rock and roll dopiero się w moim życiu zaczynał, byłem w 8 klasie, kiedy usłyszałem Republikę po raz pierwszy w radiowej trójce. No i to był faktycznie muzyczny przełom, ale sam wygląd tego zespołu, tak, bo panowie ubrani na czarno, czarno-biały pasy w scenografii, czy też w ich ubiorze. Brak kolorowych świateł na scenie, taka ascetyczny mocno ten wygląd. No, wyróżniali się mocno, to jakaś nowa jakość na polskiej scenie muzycznej, kiedy, tak jak wspominałem, cóż, zwłaszcza w Chorzu, cóż młody człowiek mógł słuchać, tak? Ja byłem zafascynowany Afrikiem Simonem i jego, jak nosił w krzesła w zębach, czy jakieś tego typu rzeczy, czy inny bodem, albo byłem skazany na to, co tam mama słucha oczywiście. Mogłem to nie wiem, fajne rzeczy. Oczywiście ojczym mi tam przemycał jakieś hardrockowe klimaty, ale też to byłem wtedy za młody. Tak czy inaczej ta Republika zrewolucjonowała zupełnie żywoty całego pokolenia, między innymi nasz. W swoim czasie założyliśmy fan klub Republiki od tytułu piosenki Klatka się nazywał. Wkrótce potem Republika przestała istnieć, a nam się drogi życiowe trochę rozjechały, każdy gdzieś tam w swoją stronę. No i mijają lata i niestety Grzegorz umiera, ale Republika żyje dalej, ukazują się książki, są spotkania, koncerty. Tak dochodzimy do naszego szacownego gościa, Leszka Gnoińskiego, który historię i Republiki i takich ludzi jak my zebrał właśnie w biografię, która się ukazała w grudniu ubiegłego roku. To jest taka niecodzienna biografia, bo to nie jest tak, że tam jest tylko kalendarium wydarzeń związanych z zespołem, ale właśnie bardzo fajnie opisane i tło historyczne czasów, w których dorastaliśmy i dorastał zespół, ludzi z nim związanych, nie tylko członków zespołu, ale całej otoczki, tak? Bo przecież muzycy muzykami, ale zawsze towarzyszą im kierowcy, nagłośnieniowcy, realizatorzy dźwięku, menadżerowie, rodziny, przyjaciele itd., itd. To wszystko w tej książce znajdziemy i ona właśnie świetnie oddaje charakter tamtych niefajowych czasów, dzięki czemu Republika chyba też się wybijała tak w niecodzienny sposób. O, tak. Leszek Gnoiński. Kim jest ten nasz zacny gość? Jest przede wszystkim dziennikarzem muzycznym, autorem książek, bo to nie jest tylko jedyna pozycja w jego
jego autorstwa, bo wcześniej była biografia zespołu Mysłowic, jest książka, o, tam Ania ma, jest związana z Markiem Piekarczykiem, czyli wokalista znany z zespołu TSA i z programu telewizyjnego jego? Voice of Poland, o, gdzie tam przez kilka edycji był. Poza tym Leszek Beński współpracował przez z miesięcznikiem Teraz Rok, współredagował taką książkę, która fajna, szkoda, że już się nie ukazuje, rozmawialiśmy dzisiaj o niej, czyli Encyklopedia Rocka, gdzie mogliśmy poznać notki na temat wielu, wielu polskich artystów, tych znanych, tych mniej znanych, niezależnych i tak dalej. Ponadto Leszek też zajmuje się filmami. Napisanie biografii nie jest łatwe, zwłaszcza z takimi artystami, którzy współtworzyli Republikę. Tak mi się wydaje. Nie, ja miałem większy problem z tym, żeby zadowolić fanów. Bo a to też oni są też nie. Tak. Bo Republika, Republika ma to do siebie, że ona nie miała fanów, tylko Republika miała wyznawców. Więc pisząc tą książkę, co jakiś czas myślałem, ale po co ja to robię? Przecież oni i tak wiedzą wszystko najlepiej. A ja, co ja tutaj wiem? Ja nie byłem nigdy wielkim fanem Republiki. Lubiłem, jestem dziennikarzem, więc zbieram jak tutaj informacje wszystkie. Ale tak się zastanawiałem, po co to robię? Przecież oni wszystko wiedzą. Zaraz na mnie wsiądą, że to jest w ogóle tam masę błędów, że to każdy widzi to inaczej. No bo tak jest, no, jest prawda obiektywna każdego z nas, tak? No ale miałem takie chwile słabości, ale te chwile słabości odkładałem i pisałem dalej. Więc tutaj było zmierzenie się z tym, zmierzenie się z muzykami, po prostu wyciąganie od nich informacji, które czasami są gdzieś w zakątkach ich pamięci. W przypadku akurat gitarzysty Republiki Zbyszka Krzywańskiego, no to akurat te zakątki pamięci są dosyć obszerne, ponieważ facet ma pamięć wręcz absolutną, więc polegało to często na tym, że w pewnym momencie zaczęło polegać na tym, że ja wziąłem listę koncertów, siedziałem na telefonie z nim albo byłem u niego w domu. On jest gadułą takim. Tak, on jest strasznym gadułą. I mówię, słuchaj, ten koncert tutaj tego dnia. I on sobie przypominał wtedy. Tak? I on ma taką pamięć, że on sobie po prostu bardzo wiele rzeczy przypominał z każdego z tych koncertów. Aha, tutaj było tak, a tu było tak. I co ciekawe, on jest maniakiem jedzenia, maniakiem gotowania, więc on mnóstwo rzeczy na przykład pamięta poprzez to, co jadł po koncercie albo przed koncertem. Aha, tutaj byliśmy w knajpie. Tam jadłem pierwszy raz hinduskie jedzenie. Tak, było wspaniale. I wymienia, co to było, tak? Więc to jest taki facet. Więc jego pomoc była tutaj nieoceniona, choć oczywiście człowiek, który ma taką pamięć, ma też pewien problem, ponieważ u niego wszystko jest na równi. Tak? On nie zauważa rzeczy ważniejszych i mniej ważnych. To już należało do mnie. Więc on mi to opowiadał, a ja potem selekcjonowałem, co warto, a co nie warto. Prawda? Co jest ważne w tym, żeby ubarwiło książkę, a co jest takie, co może ewentualnie znudzić i nie będzie potrzebne. To po co 50 razy powtarzać o tym, że on jakieś danie jadł, tak? Jak można to zrobić kilka razy, będzie to widoczne. Więc to są już kwestie takie moje. Więc z muzykami to okej, no tam dostać się do pewnych ludzi. Wiele osób na przykład z otoczenia Republiki miało różne, na pewne sytuacje miały różne, różnie patrzyło, tak? Różnie to zapamiętało, więc trzeba było jakoś albo te ich wspomnienia, albo jakby skonfrontować z tymi pozostałymi wspomnieniami, albo trzeba było po prostu, czasami jak zauważałem, że coś jest ewidentnie źle zapamiętane, to po prostu tego nie pisałem. No bo parę innych osób mówiło mi zupełnie coś innego, na przykład, no to opuszczałem tamten opis, albo po prostu to jest kwestia już znalezienia też najciekawszych wypowiedzi, które nawet jak parę osób się wypowiada na jakiś temat, to znalezienie tej najciekawszej, która najlepiej to zobrazuje takie wydarzenie, tak? Więc to akurat z
muzykami to nie miałem za bardzo problemu. No właśnie, a teraz odbiorcy, bo tak jak wspomniałeś o fanach i oni pewnie są najczęściej nabywcami tejże książki, jaka jest informacja zwrotna od nich, jak im się to czyta, jak odbierają, czy krytykują, czy się nie, podoba? Nie, no bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Większość ludzi związanych z fanklubem w ogóle tym obecnym, bardzo mi się ta książka podoba. Oczywiście parę osób w ogóle nic nie powiedziała na ten temat, no ale jest okej. Okay. Zresztą ja nauczyłem się jednej rzeczy, że pisząc taką książkę nie powinno się kierować do jakiegoś konkretnego odbiorcy, tylko kierować ją do jak najszerszego grona. To nie jest książka dla fanów, to jest książka szerzej. No właśnie. Tak? Nie myślałem o tym, żeby jakby zadowolić was. Fanów. Pisałem książkę tak, jak ja bym chciał przeczytać książkę Republice i to dla mnie było najważniejsze. Dlatego jak miałem takie w pewnych momentach takie myślenie o tym, co mówiłem na początku, że miałem takie chwile zwątpienia, to potem mi przechodziło i myślałem właśnie, że to będę robił tą książkę nie dla fanów, tylko po prostu dla ludzi, żeby pokazać, nie wiem, fenomen popkulturowy tego zespołu, żeby pokazać Polskę lat 80. i 90., bo tam jest mnóstwo informacji wokół tej Republiki, bo pamiętajmy, że Republika nie istniała w jakiejś rzeczywistości wyabstrahowanej. Ona istniała w pewnym czasie, w pewnym miejscu, w pewnej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej, tak? I to w tej książce musiało być, więc to jest. To jest, ta Republika stała się takim bohaterem i poprzez tą Republikę starałem się pokazać tamte czasy, tak? Lata 80., stan wojenny, kryzys gospodarczy, potem załamanie rynku koncertowego, potem jakieś tam kryzysy między nimi też bardzo duże, konflikty między nimi, potem przejścia, zmiany demokratyczne, pojawienie się, nie wiem, rynku reklamowego na przykład, pojawienie się wielkich firm, koncernów, które zaczęły wchodzić w muzykę, pojawienie się nowych firm fonograficznych, pojawienie się wielkich koncernów fonograficznych w Polsce. Republika była wszystkim tego świadkiem. I to jest jakby opisanie tej Republiki, opisanie tej Polski, która się zmieniała. Więc jakby to wszystko jest w tle tej Republiki. I to dla mnie było najważniejsze. No to jest znowu z drugiej strony taki specyficzny zespół, tak jak mówiłem na początku. No, rynek muzyczny mamy jaki mamy, jest wiele różnych artystów, ale oni jakby w innych obszarach się poruszają. Republika miała właśnie specyficzne swoje środowisko, takie fanowskie, takie jakbym przyrównał do istniejącego do dzisiaj Depeche Mode, które i wyglądają specyficznie, tak. Tak jak powiedziałeś, że wyznawców mają, więc to tak też się trudno w tym poruszać, tak jak powiedziałeś, w środowisku takich wyznawców, którzy mogą zagłaskać na śmierć albo i odwrotnie. Nie, no tutaj były dobre recenzje. Oczywiście parę osób nie wypowiadało się na temat tej książki. No czasami tam ktoś tam znalazł jakiś tam błąd. Ale mi się wydaje, że generalnie no, to są dobre recenzje. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle recenzje bardzo dobre tej książki. Ona ostatnio została uznana książką, najlepszą książką o muzyce roku 2016. Taka nagroda była przyznana przez taki portal, który jest głównie piszący o muzyce klasycznej, to jest ważne jakby. Na Kultura, poznański taki portal, który robi tam różne akcje związane z promocją muzyki i muzyki bardzo często klasycznej, jazzowej, muzyka popularna, muzyka rockowa jest tam jakimś takim ułamkiem w tej działalności ich. I oni mają taki konkurs od 3 lat, gdzie nagradzają teksty krytyków muzycznych. Krytycy zgłaszają swoje teksty, recenzje, wywiady, artykuły i potem jest jakiś jury, który to ocenia i przyznaje nagrody. I w tym roku po raz pierwszy postanowili przyznać nagrodę dla książki również. I tam w tym jury są na 6 osób, to były 4 osoby, to byli muzykolodzy, którzy zajmują się na co dzień zupełnie innym rodzajem muzyki. Jeden był, oprócz tego, jeden dziennikarz muzyczny, Rafał Księży, który też ma parę książek na swoim koncie, i doktor, czy profesor, nie wiem, z Poznańskiego Uniwersytetu, który zajmuje się antropologią. I oni jakby 6 książek, które wyszły w zeszłym roku, nominowali do Nagrody Najlepszej Książki. Wśród tych książek były to
przeważnie książki o muzyce klasycznej. Jedna książka tam była o muzyce popularnej, ale ona była taka zbiorcza, jakaś tam praca była bardziej analityczna. Jeden komiks i książka o Republice. Więc to już samo wyróżnienie tego nominacją było sukcesem, no bo to zrobiło to grono, które może słucha muzyki rockowej, nie wiem, bo ich nie znam w ogóle, ale doceniło tą książkę. Później zdobyła tą nagrodę najlepsze książki, więc to jakby też jest ważne, tak? Że coś takiego się pojawiło. Więc to istnieje, to jest część polskiej kultury i to, co było kiedyś niezrozumiałe, bo to tak naprawdę trafiło do nas jako tych kilkunastolatków, tak? I wtedy było to przez starsze pokolenie kompletnie niezrozumiałe. To przecież te komentarze, te artykuły w gazetach, które pokazywały, że to jest w ogóle do niczego, że to w ogóle niezrozumienie tej sytuacji, no tak, tej poezji Czechowskiego. Chociażby nawet tak najbardziej znany komentarz lektora Polskiej Kroniki Filmowej, który w 1983 roku, pokazując fragment koncertu Republiki z trasy z UK Seps, po prostu się wyśmiewa z Czechowskiego, śpiewającego Śmierć w bikini. I ogólnie taka była tendencja, że ta muzyka jest nic nie warta. Dzisiaj widzimy, że to jest kompletnie coś innego, że to jest, że Czechowski był świetnym poetą i to bardzo wiele osób, nawet bardzo dobrych poetów, to przyznaje, że Czechowski bardzo dobre wiersze pisał i to nie były teksty, były wiersze. Poza tym, czy dzisiaj to jest możliwe? Wiesz, to jest tak, że jeżeli robimy coś na siłę, to nikt nam to nie wyjdzie. Rzadko się zdarza, żeby coś takiego wyszło, bo ludzie widzą fałsz. Jeżeli coś takiego wyszłoby oddolnie, to jest szansa, że może coś takiego by się mogło objawić i mogłoby coś zmienić w polskiej muzyce. Pamiętajmy, że Republika to nie był twór sztuczny, tylko to było coś, co w nich istniało, coś, co zostało stworzone przez jakiś tam okres czasu. I to było po prostu, to nie był pomysł na to, o, zrobimy sobie czarno-białe pasy, będziemy mieli fajny image i zrobimy karierę. Tylko to po prostu był twór, który tworzył się oddolnie. Podobały mi się czarno-białe pasy, powstały teksty, które do tego strasznie pasowały, potem pojawił się Ludew, który stworzył te pasy, przesunął, stworzył ten, zaczęła się otoczka cała i ta muzyka niesamowicie pasowała, ten czas pasował, tak? Ten czas, który był, pasował do tej muzyki, też niesamowicie była. Ta muzyka była jakby takim komentarzem do tych czasów, które wtedy były. Więc to jakby wszystko stało się jednością. Gdyby ktoś chciał wtedy usiąść i wymyśleć plan marketingowy, to ja myślę, żeby tego mu się nie udało, no po prostu. To trafili tacy ludzie na siebie, którzy potrafili coś takiego zrobić. A dzisiaj co mamy? Mamy każde radio ma swoich własnych wykonawców. To, co gra Zetka, nie zagra RMF. To, co gra RMF, nie zagra Zetka. To, co gra antyradio, to tym bardziej nie zagra żadne z tych radiów, prawda? To, co gra radio publiczne, nie zagrają tamte radia. Każdy ma swoich wykonawców. W RMF-ie na przykład rozmawiałem z prezesem RMF-u, on mówi, wiesz, ja ci nie pomogę w tej książce, ponieważ Trójka jest patronem, a my zajmujemy się tylko produktami, którego sami jesteśmy patronami, tak? No i jak tutaj teraz zdobyć ogólnopolską popularność? To może być popularność zdobyta w RMF-ie, może popularność być zdobyta w Telewizji Polskiej, albo w TVN-ie, albo w Radiu Z, tak? No i tak jest, bo czasami nagle słyszę jakimś wykonawcą, który jest gwiazdą w Radiu Z, a ja go pierwszy raz słyszę w ogóle to nazwisko, tak? No strasznie się to wszystko podzieliło. Teraz rzadko się zdarza, że ktoś naprawdę zdobywa ogromną popularność ogólnie, tak? Ogólnopolską. No. Czasami się, no, organek ostatnio chyba tam. Tak naprawdę przyglądając się każdej płycie Republiki, każdej płycie Obywatela GC, to jest to jakiś tomik wierszy i to każda płyta jest inna, każda jest o czymś innym. Każda jest jakimś kluczem, tak? Do zrozumienia tej sytuacji w tym danym czasie. I to są płyty różne muzycznie i bardzo różne właśnie tekstowo. To są rzeczy, które są kompletnie. Nie ma takiej samej płyty Republiki ani Obywatelskiej. Nie ma takiej samej. Żadna, każda jest inna. Prawda? Ale to, co mówiłeś, to jest też niesamowite, bo wtedy właśnie ludzie się poznawali po wyglądzie, po znaczkach, po płytach, które nosili pod pachą, tak? Bo ty jeszcze, jeżeli chodzi o no. Hoszcz, no to przecież jak rozmawiałem z Budyniem,
to on jakoś był tutaj też związany. No tak, tak, tak. Budyńczyk Jacek Szymkiewicz, który... Ciebie wymieniał jako takiego ojca chrzestnego swojego grania. No bardzo mi miło, ale faktycznie razem zaczynaliśmy na pewno pierwsze kapele współtworzyć i dopóki Jacek nie wyemigrował na stałe do Szczecina, gdzie tam już powstało Pogodno i tak dalej, no to faktycznie tutaj razem działaliśmy i pierwsze nagrania, pierwsze jakieś płyty w Akademickim Radiu Pomorze zresztą, to faktycznie tutaj z Jackiem. No i zresztą koleżeństwo łączy nas do dzisiaj również, tak jak tutaj z kolegami. No właśnie, dochodzimy do tego roku 85, w którym powstał nasz fan klub. Jak wy wspominacie tamto, bo to takie też dziwne było. Ja mam wrażenie, że teraz po latach, że my tak stworzyliśmy taką partyjną komórkę. To jest takie straszne, tak się, tak a propos takiej elitarności, to aż takie śmieszne formy przybierało. Co? Ja kompletnie nie wiem, przepraszam, kompletnie nie wiem, jak my wpadliśmy na ten pomysł. No ale później to już była cała wyprawa, no bo to do Torunia, zima taka siarczysta. Teraz to nie są zimy. Pogodę na fan klub, którą tam puściliśmy. Tak. Pociąg był wtedy bezpośredni, więc, ale nocny, czyli byliśmy o 7 rano w Toruniu. I teraz znalezienie, jak się dostać po prostu do centrum, bo to jest druga strona Wisły i tak dalej. Jakaś jajecznica na Starym Mieście w jakimś barze. Tak, zdarzyliśmy. No i później oczekiwanie pod Odnową. W tym mrozie, taki minus około 25 chyba. To jeszcze wtedy zimy były. Tak, jakieś, wtedy nie było domofonów, więc gdzieś na klatce schodowej przeczekanie. No i później poznanie tych ludzi, którzy przyszli na próbę Republiki, która się zresztą nie odbyła. Ania Sztuczka i jacyś inni ludzie, zresztą z którymi się tak jakby kolegujemy, przyjaźnimy do dzisiaj. No i przyszedł Grzegorz, dał nam tą zgodę, no ale teraz potrzebna zgoda innych. No to w autobus gdzieś tam, do Anka. Na Rubinkowo, Anka nas w tym wszystkim jakoś tak... A to jeszcze tak dodam, że byłem pod takim wrażeniem, jak wszedł ten Ciechowski, tak w skórach, tak. Wchodzi idol z dzieciństwa, to przecież to zwariować można było. Podał nam ręce, to my jak te nastolatki na koncercie Beatlesów niemalże. I on się pytał, dobra, to gdzie ten fan klub, jaka miejscowość? No Choszno, przez jakie H? Nie zapomniałem, jak się pisze przez samochód. No fajny to był ten. Właśnie próbowałem sobie przypomnieć, skąd ten pomysł był jakoś. A w ogóle później to już było tak, że nie było przecież maili, Facebooka i tak dalej, więc tysiące napisanych listów do fanów, którzy należeli z Polski do... Nie wiem, czy ty masz te listy? Ja mam te listy, bo niczego nie zwykłem wyrzucać. Komórka partyjna i mam podzieliła... cały kartę tych listów. No, tak. Komórka partyjna podzieliła fanów między siebie i po prostu odpisywanie, tak. Zdarte długopisy. To tak jak to pamiętasz? Fajnie. Pamiętam taką, myślę, że to nie była jakaś potrzeba czegoś, jakiejś organizacji, ale myślę, że mieliśmy takie poczucie wyjątkowości. Właśnie no może ta wyznaniowość tak wchodzi w grę. Wyjątkowość, no poprzez wyjątkowość no, muzyki, bardziej chyba tekstu, bo to bardziej odciskało swoje piętno. I myślę, że to było takie u źródeł tego, że ten fan. Zbieranie się ludzi, kojarzenie się gdzieś, którzy... Ci to nie bardzo się podobało tam dorosłym, tak? Bo to chyba tak, też tak było. Tak, że... oczywiście, nie? Ale w każdym razie to chyba było... To nie było wypowiedziane oczywiście, bo nie mówiliśmy o sobie, że jesteśmy wyjątkowi, bo my... Dla mnie, później do mnie przyszły jakieś takie refleksje. Ja mówię to całkiem poważnie, że ci wyznawcy Republiki są inni, nie? Bo nadają, znaczy odbierają na tych samych falach, nie? Że potrafią wejść w ten rodzaj jakiś przekazu, który był od Ociechowskiego. Do tego inni. To jeszcze miało znaczenie tutaj w małym miasteczku, tak. Bo byliśmy pierwszą taką grupą, która zorganizowaliśmy szokiem. Tak pokazywali. Na czarno tak, coś się no. Człowiek miał świra na punkcie, wszystko co biało-czarne było, nie? Także tak pozostało nam chyba do tej pory. Tak, ale nie. Znaczy, ja mam tylko czarne ciuchy. Ja na co dzień jestem biało-czarny, ale nieraz mały biały paski. Ale jest, ma sekwencję. Że te czasy zostały opisane właśnie w ten sposób, żeby pokazać, jak to wyglądało wtedy, tak?
że mimo, że oni zarabiali jakieś tam, mieli jakieś tam stawki ministerialne, potem udało mi się z tego wyjść z tych stawek, potem zarabiali coraz większe pieniądze. Dzisiaj za te pieniądze mogliby sobie spokojnie, nie wiem, kupić piękną willę na przykład z basenem, sobie zbudować, jeździć super samochodami, wtedy na przykład za ogromne jakieś zarobki, które były kilkudziesięciokrotnością normalnych zarobków miesięcznych, normalnych takich zwykłych ludzi pracujących w jakiejś zakładzie pracy, oni sobie mogli kupić po prostu jakiegoś malucha używanego, tak? Więc realne zarobki miały się, znaczy te wielkie zarobki miały się nijak do realności tamtych czasów. Więc oni generalnie zostali jakby zniszczeni przez te czasy, tak? Zespół też rozpadł się w pewnym sensie przez pieniądze, tak? No tak, sobie skoczyli. Bo nagle się okazało, że tam coś, że nie będą mieli co do gara włożyć, tak? Zespół, który sprzedaje tysiące płyt, tak? A było to przy nagrywaniu trzeciej płyty. Więc jakby myślę, że tutaj ja też do pewnych wniosków dochodziłem dopiero w czasie pisania książki, na przykład. Sprawa nowej kultury punkowej, tak? Czyli tej całej postpunkowej, która wybuchła w Anglii, w Stanach, która jakby zmieniła nie tylko samą muzykę, ale zmieniła w ogóle podejście do kultury. Otworzyła tą kulturę dla ludzi, tak? I to tyczy się i wzornictwa, i designu, i tyczy się malarstwa, i tyczy się filmu. To zmieniło bardzo dużo. Telewizja bardziej w telewizji. Telewizja zaczęła się zmieniać. I punk był takim ruchem kulturalnym, który po prostu stworzył coś kompletnie nowego, nową platformę do rozwijania się różnych rzeczy. I Republika była jakby takim jednym z pierwszych elementów tej muzyki, tej sztuki, tego rodzaju sztuki w Polsce. A pierwszym tak masowym, bo wcześniej były oczywiście tam kryzysy, Polandy, Brygada Kryzys, prawda, powstała, ale to nie były masowe rzeczy. Tak, a Republika się udało połączyć komercyjność. Nagle oni wyszli z kompletnie inną muzyką, muzyką, która nie miała tych źródeł, co pozostałe zespoły, bo pozostałe zespoły miały źródła swoje w bluesie, hard rocku, w takiej muzyce lat 70., a oni kompletnie to zmienili. Oni odłożyli całą ten bagaż. Ja to dopiero pisząc książkę, nagle mówię, kurde, przecież tutaj mam punkt zwrotny, tak? Odchodzi Castor, oni ćwiczą, przychodzi Krzywański, oni zaczynają się zmieniać. Odkładają wszystko, co było wcześniej. Całe swoje, nie wiem, młodzieżowe czy tam fascynacje muzyczne wchodzą w zupełnie inny świat muzyczny i zupełnie zaczynają tworzyć coś nowego. I nagle ja zrozumiałem, tak, to jest ten moment. To jest ten moment. To jest ten moment, kiedy powstaje ta prawdziwa republika. To jest ten moment, kiedy oni odrzucają wszystko, co stare, zaczynają coś nowego tworzyć. Myślę, że to nie było, że myśmy o tym nie wiedzieli wtedy. Dopiero po latach to się zauważa z perspektywy dopiero. Nie zauważam, żeby ktoś napisał w ten sposób, po prostu nie zauważył tą linię wcześniej, tego podziału. Tego momentu, kiedy to się zmieniło, kiedy zaczęło się tworzyć coś kompletnie nowego. I on już w 1982 roku, w jednym z pierwszych wywiadzie tam i dla Jazz Forum, i dla Razem, szczególnie dla Razem, tam był taki wywiad dosyć ciekawy, bardzo ciekawy. I on już wtedy mówił, że dla niego muzyka rockowa jest przekaźnikiem jego twórczości literackiej. On traktuje ją jako medium, który trafi do większej ilości ludzi. I on traktował to też od razu jako dziedzinę sztuki. Co wszyscy dookoła mówili, że to jest wygłupą tego pokolenia, tak? A przejdzie im. Nie? Taka była mowa, tak? Jak rodzice mówili. A, przejdzie ci, Lesiu, przejdzie ci. Tak mówili, no. Bo tak to się ciągnęło to i bo to jednak jest ogromna historia. Tak się wydaje, my tu rozmawiamy o latach 80., ale przecież Republika to są lata również 90., więc i lata 70., i lata 2000, więc książka jakby jest zbiorem tego wszystkiego. Tam jest 8 rozdziałów. Najwięcej jest, bo chyba 4 jest o latach 80., ale też 2 duże są o latach 90. Jeden jest o latach 2000, w tym co się działo z tym wszystkim po śmierci Grzegorza. Jak wyglądały losy pozostałych muzyków, co się działo z samą Republiką, z tymi koncertami poświęconymi itd., itd. Więc jakby jest cały rozdział jeszcze taki późniejszy, książka kończy się de facto
na 2016 roku. Tak? Więc ona jest niemalże prowadzona do samego końca, więc jakby też starałem się tutaj zrobić to na tyle, no tak zrobić, żeby to miało, żeby to była cała ta historia, tak? Żeby nie tylko skupić się na latach 80., bo to nie o to chodzi, tylko żeby pokazać całość tego wszystkiego, tak później powrót ich, konflikt między Pawłem a Grzegorzem, później odejście Pawła, pojawienie się Leszka i całe te lata 90., które jakby też Republika była uczestnikiem tego, zmieniają się polskiej rzeczywistości, tak? Czyli tak jak mówiłem, że te najpierw pojawienie się tam jakichś rynków reklamowych, mecenasów kultury w postaci wielkich koncernów, które wtedy weszły do Polski, potem pojawienie się też równocześnie firm płytowych takich rozwijających się, piractwa wielkiego kasetowego przecież na początku, potem przyjście jakby tych koncernów fonograficznych, które też były pewną zmianą i tworzenie się tego rynku, który znamy dzisiaj, tak? Więc to jakby Republika była tego udziałem i to też trzeba było pisać. Miałem też ogromny problem z tym, jak zrobić, jak napisać o śmierci i uniknąć takiego, jak napisać o śmierci Grzegorza i uniknąć patosu. To też i w pewnym momencie wpadłem na pomysł po prostu, żeby to rozegrać po prostu wypowiedziami osób, które o tym wiedziały, o tym stanie zdrowia i jakby zrobić to bardziej reportersko. I to jest taka szybka po prostu, tak jak śmierć pojawiła się z niczego, bo tak naprawdę ona była nagła, tak? Bo to pojawił się w szpitalu, 3 dni później umarł. Do szpitalu się pojawił, nagle coś mi się zaczęło zasłać, tak? Nikt nie wiedział, co się dzieje, tak? I wiedziały tylko zaprzyjaźnione osoby, co wiedział. Żona wiedziała, oczywiście, nawet matka nie wiedziała jego o tym. Wiedział Leszek, wiedział Zbyszek, wiedział Jurek Tolak, wiedział Sławek Ciesielski i ich rodziny. I nikt więcej nie wiedział o tej sytuacji. Kompletnie nikt więcej, więc jakby zamknąłem się w tym zestawie ludzi i opisałem po prostu tylko wypowiedziami, żeby pokazać tragizm tej sytuacji. Więc to jakby to była też strasznie taka ważna rzecz, na którą wpadłem i którą wydaje mi się, że zrobiłem, że udało mi się zrobić to, pokazać tragizm tej śmierci. Takiej nagłej, no widocznie coś, do czegoś miała służyć. Trzeba zostawić to, co było ważne, też na papierze, tak? Więc ja pisząc taką książkę, bo to będzie tego typu książka, co z Markiem Piekarczykiem, staram się pokazać osobę. Jej historia jest ważna, ale za drugim miejscu. Przede wszystkim chcę pokazać osobę, to o czym ona myśli, jakie ma poglądy, co sądzi o świecie, co sądzi o tym, o różnych takich podstawowych sprawach, takich współczesnych, więc chcę opisać tą Izę właśnie pod tym kątem.